Witam wszystkich. Dziękuję za pozdrowienia, za komentarze i za łapeczki. Nie bawimy się rączkami. Przypominam, Nygus, a ty nie masz domu, ty nie masz co robić w domu, że tylko biegasz i nagrywasz. Ile już tych nagrań dzisiaj zrobiłeś? Przyznaję się bez bicia, lecę dla was dzisiaj piąte nagranko. Jak już się wypuściłem z chaty, to nie ma litości. 6000 euro chcę za tą celikę, 186 przejechane, 143 konie, rok 2004 w benzynie. Kurczę, blade wam powiem, cena 6000. Nie wiem, kto by chciał w takim kolorze jeździć. Może komuś się to spodoba, jakiemuś młodemu fotomodelowi, to może i taki samochód pasuje. Ja bym chyba do niego za bardzo nie pasował. Jestem już chyba troszeczkę za stary. Ma tutaj jeszcze kilka innych aut, ale wszystko, jak widzicie, jest bez cen. Możecie sobie sprawdzić na jego stronie, co ma i za ile. Tutaj macie nazwę. Jesteśmy w Fircie. Zobaczmy, co tutaj jeszcze ma wystawione. To już nie raz byliśmy u Selczuka, ale kilka aut widzę z cenami jeszcze ma. Ja bym mógł, słuchajcie, auta oglądać bez przerwy. I tak w chacie oglądam samochody na mobile, potem wychodzę, nagrywam wam nagranka. Częściej jestem na stronach internetowych z samochodami niż na erotycznych. Tak się porobiło z wiekiem, także kiedyś was też to czeka. 5900 za BMW z roku 9, 111 przejechane, 122 konie w benzynce. Jedyneczka, tutaj widzę też te auta wszystkie przykurzone. Byłem na autohandlu, zrobiłem wam kilka nagrań. Jakieś 500-600 metrów dalej, myślałem, że tylko tam. Ale nie wiem, co tu się dzieje, czemu te auta są takie wszystkie uwalone. Czy tutaj gdzieś budują jakąś linię kolejową, nawieźli piachu i to całe miasto tutaj, Fylt, widzę zapylone. 2000 za rok trzeci, 360 przejechane, 150 koni w dieslu. C-klasa. Ta już była kiedyś na nagranku tutaj u mnie. Oczka jej troszeczkę, jak widać, przyblakły. Nie wiem, czy w środku coś zobaczycie przez te uwalone szyby. Lecę dla was już dzisiaj któreś nagranie z kolei i wszystkie auta tutaj w promieniu kilometra wyglądają jednakowo. Przebieg ma sporawy, ale rudej, o dziwo, na Mietku nie widać. Tutaj ma Mitsubishi, ale bez ceny, te dwa strzelone też już wam kiedyś pokazywałem. Możecie sobie sprawdzić na jego stronie, co ma i za ile. No widzicie, jak byłem młody, też mogłem 6 razy dziennie, a teraz mogę tylko 6 razy dziennie robić wam nagranka. Czerwony up. Up, up, Nygus, nagrywaj i spadaj do chaty, bo normalnie cię tu zmierzch zastanie. 5900 za rok 15, 58 przejechane, 60 koni w benzynce up. Ma tutaj E91, jak widzicie. No, wszystkie auta do mycia. 5000, rok 9, 212, przejechane, 170 koni w benzynce. E91. Spory przebieg. I do tego półskóra i automat. Ma tutaj jeszcze Focusa. Już troszeczkę widać, sam się zaczął utylizować. Może za 150 euro jako dawca organów by go oddał. Tutaj plusa już kiedyś widzieliśmy. Ten plusik był w benzynce za 4900, 102 konie, 135 przejechane, rok 2006. Na Golfa 1.6 nie wystawił ceny, nie wiadomo ile.
za tego Golfika. Tutaj ma Twingacza z faldachem, też bez ceny. A tutaj Ford Expedition chyba to jest. Explorer to nie jest za wielki. Expedition. Mało tych Fordów tutaj jest. Rzadko się je spotyka. No jest, słuchajcie, kawał grzmota. Lecimy dalej, bo mi bateria już mryga w kamerce. 5 nagrań, jedną już rozładowałem. Teraz lecę jeszcze ostatnie nagranko i obiecuję, że uciekam do domu. 8800. Przepraszam, 8500, rok 11, 123 przejechane, 140 koni w dieslu S-Max. Nie wiem, skąd mi się 800 wzięło. Chyba już po prostu dzisiaj procesor mi się trochę w mojej łysej głowie przegrzał. Tą rawkę już mieliście na nagraniach poprzednich. 6000 za rok 5 w automacie, 150 koni. Rawka tego Volkswagena też już mieliście. Rawka troszeczkę taka poobdzierana. Turan, Tiguan, nie Turan. 11500 za rok 10, 120 przejechane, 140 koni w dieslu. Na automacie ma tutaj Audice, ale jest bez ceny. Ma tutaj, jak widzicie, Qashqai'a, też bez ceny. Tutaj Range Rover, ale jest bez ceny. Wszystko możecie sobie sprawdzić na jego stronie, tak jak wam wspominam. Tą Kugę też już mieliście na nagraniach z dużym przebiegiem, 11000 euro chcę za nią. Tą C4 też mieliście na nagraniach. Nie wiem, czy Golfik był. Podobny Golf tutaj kiedyś stał. Za 14 z roku 16, 125 koni, 41 przejechane w benzynce. Golfik. Sorry, że tak biegam jak postrzelony, ale tak jak wam mówię, już bateria mi mryga. Chcę dokończyć to nagranie. Nie chcę, żeby mi się urwało. W połowie Blue Motion i ostatnia BMA w cabrio. Widzę tutaj chyba, nie wiem, czy jest na nią. Cena wystawiona na skórach. Na manualu jest kartka, zaraz ją zobaczymy. Na Polacza nie ma ceny. Takie szybkie nagranko. 17170 koni, 62 przejechane z roku 11. No chyba go troszeczkę fantazja poniosła, pomimo że cabrio ma niski przebieg. No, taki krótki, szybki filmik. Samochodów ma dużo więcej, ma też dostawcze. Sprawdźcie sobie na jego stronie. Pamiętaj o łapeczce, o komentarzu, nie pisz głupio, bo po co mam cię blokować. I widzimy się w kolejnych nagrankach. Pozdro, Nygus.